Jesteśmy w Sarajewie, w stolicy Bośni i Hercegowiny, około 450 tysięcy mieszkańców, jedna z głównych ulic. Zaczynamy zwiedzanie Sarajewa od tak zwanej wiecznej Watry, czyli ognia palącego się tutaj nieprzerwanie od czasu zakończenia II wojny światowej. Przepraszam, nie nieprzerwanie, ponieważ przerwa miała miejsce przez 3 lata podczas oblężenia Sarajewa. Ulica Ferhadija, główny deptak Sarajewa, prowadzi na Stare Miasto i właśnie ten szlak przemierzymy. Gradzka Krzyżnica, czyli duża kryta hala targowa. Można obecnie tam kupić dobre sery, kiełbasy, takie wyroby domowe. Natomiast w latach 90., na początku 92-95, kiedy trwało oblężenie Sarajewa, była miejscem krwawej masakry. Zginęło tutaj mnóstwo ludzi. Hala jest teraz budowana w 1895 roku, ale to właśnie tutaj w 95 roku 1900 zginęło 43 ludzi i 84 zostało rannych. Rzucimy okiem na wnętrze. Można tutaj kupić wszystko, co do jedzenia jest potrzebne. Jaja. Ceny, jak widać, są różne. Są to w tak zwanych markach konwertybilnych, który tutaj obowiązuje. Doskonałą rzeczą są sery. Są tutaj owcze sery, kozie sery, różne inne sery, sery z owocami. Także jak widzicie, wybór jest przeogromny. Są też kiełbasy, boczki, szynki, wszystko, co tylko jest potrzebne do życia. Słynne róże Sarajewa, czyli zagłębienia w betonie, w asfalcie, są w różnych miejscach miasta. Tutaj padały pociski moździerzowe podczas wojny 1992-95. Czerwoną żywicą są oznaczone miejsca, w których ginęli ludzie. Właśnie jedno z tych miejsc, które tu filmuję, jest przed katedrą. Oto katolicka katedra w centrum Sarajewa. Tutaj jeszcze Jan Paweł II odprawiał mszę świętą. Sarajewo jest pełne ptaków. Bardzo dużo jest tu gołębi, drugi. A to już widok na katedrę. Z takiej odnogi te ptaczka. Pełnego knajpy, gdzie można wypić kawę. Taką z tych gielków parzoną. Kosztuje 1,50 marki, czyli około 70 eurocentów. Przez Sarajewo przepływa rzeka Mielica. Tam w głębi, ja stoję na jednym moście, a ten następny to jest most, na którym zabito następcę tronu, arcyksięcia Ferdynanda, co było początkiem wybuchu I wojny światowej. A właśnie to jest ten most, który widać tam w głębi. A tu rzut oka na Sarajewo. Architektura Sarajewa w niektórych miejscach przypomina architekturę Austro-Węgier. Właściwie trudno się dziwić. Te domy pochodzą jeszcze z tamtych czasów. Synagoga. Sarajewo jest miastem wielu religii. Są kościoły katolickie, są meczety, są synagogi, są kościoły prawosławne. Wszystko jakoś egzystuje koło siebie. I właściwie aż do czasu wojny nie było większych problemów.
Jesteśmy w synagodze w Sarajewie. No i przed chwileczką właśnie wyszliśmy z synagogi żydowskiej, a tutaj mamy sobie meczet. Despicze Hucza, czyli ten dom na wprost, mieścił się tutaj pierwszy w Sarajewie teatr. Jest budowana była partiami, najstarsze partie pochodzą z XVII wieku tego domu. No i most łaciński właśnie, czyli ten, o którym wcześniej mówiłam, że tutaj zabito arcyksięcia Ferdynanda w 1914 roku. Tam, w głębi, między mostem a ulicą, widać jeszcze pozostałości pomnika, który tutaj stał dość krótko. Zostało tylko właśnie to. To miejsce, gdzie kiedyś stał pomnik na cześć właśnie zabitego tutaj Ferdynanda. W tej chwili w wysokiej kolumny zostało tylko to. Nie jest to w żaden sposób oznaczone tak naprawdę i nie trzeba wiedzieć, że tutaj dokonano zamachu na niego. To właśnie miejsce, skąd strzelano do następcy tronu. Proszę bardzo, proszę obejrzeć te zdjęcia. I ta tablica pamiątkowa tam, do tej i tablica ulicy strzelana. Tylko proszę nie zejść z tej ulicy, bo jak się zapali światło. To właśnie tutaj miało miejsce zabójstwa. Teraz to widać lepiej. Tu stał wysoki pomnik. Po drugiej stronie stoi ten tron. Tam były meczety. Teraz mamy kościół katolicki. Były oczywiście synagogi wcześniej. Tutaj widok na Sarajewo. Jest to położone w takiej kotlinie otoczone górami. Klimat tu jest dość surowy. Jeden z najstarszych meczetów w Sarajewie. Odnawiany w tej chwili, ale bardzo wyraźnie na elewacji widać ślady po kulach. Dostał dość sporo kul. Jesteśmy w meczecie cesarskim na głównym dziedzińcu. Dzisiaj jest piątek, dzień modlitw, także odmywają stopy tutaj. Tak to wygląda. Są sami mężczyźni, jedyną kobietą to jestem ja, ponieważ kobiety tam właśnie, gdzie pokazuję, zupełnie z lewej strony, mają tam swoje wejście. Tu mogą tylko wejść chłopy. Dalej widać cmentarz w oddali. O, i tak to wygląda. Nie wiem, czy to widać, ale tam na balkoniku minaretu stoi sobie muezin. Nie widać. I zaraz zacznie modły. Tu jesteśmy przed siedzibą pierwszego otomańskiego władcy. W tej chwili nie wolno tu wchodzić. Myśmy się wcisnęli. Jakiś pan do nas podszedł. Powiedział, że nie wolno. No a stwierdziliśmy, że parę zdjęć tylko chcemy zrobić. I stąd spadamy i tak to się stało. Także na króciutko. Budynek Urzędu Miasta w tej chwili w pełnej rekonstrukcji był zniszczony w czasie wojny, na początku lat 90. W tej chwili odnawiany jest, będzie ładnie. Bardzo ciekawy dom Inet Kucza, zwany Domem Przekory. Nazwa pochodzi od tego, że właściciel tego domu nie pozwolił przenieść się na inne tereny. Budowano wówczas ratusz miejski i wykupywano działki od prywatnych właścicieli i wysiedlano ich. Oto ten ratusz miejski właśnie. Natomiast chłop kilkakrotnie powiedział, że nigdzie się nie przeniesie. Jego upór doprowadził do tego, że dom cegła po cegle przeniesiono przez rzekę na drugi brzeg. I taka ciekawa właśnie historia wiąże się z Inetem.